Hej, witam was bardzo serdecznie, moje drogie koleżanki, drodzy koledzy. Dzisiaj będzie film modowy i chciałabym wprowadzić taką serię. Myślę, że tą serię zaczniemy sobie od dodatku, więc myślę, że w przyszłości pojawią się takie basici moje szafowe, jakieś ulubione okrycie wierzchnie, buty, bo dzisiaj będą dodatki. Miałam rzucić tu buty, ale stwierdziłam, że w sumie myślę, że buty to jest po prostu osobny temat. Zanim przejdę do sedna tego filmu, to ja nie jestem osobą, która szaleje za torebkami, za butami. Ja naprawdę nie kupuję tego dużo, nie kupuję tego często. Jak już się przyczepię jakieś torebki, to ją męczę. Kiedyś bardzo często kupowałam rzeczy bez mierzenia, po prostu coś mi się podobało, to kupowałam. Ale no na tym polega cały ten chyba proces szukania stylu, ale w tym momencie jestem na takim etapie, że wchodzę do sklepu i ja wiem, na co zwracać uwagę, co nie jest dla mnie, jakie kroje, jakie kolory, więc długo mi to zajęło, ale w końcu doszłam do tego, że wiem, co lubię i wiem, w czym się dobrze czuję i wiem, w czym dobrze wyglądam. Jeżeli chodzi o dodatki, to ja też nie mam zbyt dużo dodatków, pokażę wam tu biżuterię, szale, natomiast uważam, że dodatkami można całkowicie zmienić outfit. Ja jestem zwolenniczką prostego, klasycznego stylu, tego ponadczasowego. Staram się kupować rzeczy, które nie wyjdą zaraz z mody, aczkolwiek lubię sobie poszaleć z trendami, czy to jakiś print, czy to wiecie, mój radziecki płaszcz, więc lubię też rzeczy modne, ale nigdy z tym nie przesadzam i ślepo nie podążam za modą. Zacznę sobie od szalików, bo to jest takie najbliższe ubrań. Ja mam trzy chusty, trzy szaliki, ja przechodziłam przez różne, naprawdę przez różne, ale mam swoje trzy, które bardzo lubię i w których cały czas chodzę. Każda osoba musi mieć czarny szal. Czarny, duży szal, który będzie wam pasował cały rok, może oprócz lata, ale to już. Można w sumie w lato sobie też taki szal zarzucić na ramiona, jak jesteście na jakichś wakacjach, czy tam gdzieś wieczorkiem siedzicie, grillujecie, to się można takim szalem opatulić. Ja wam polecam właśnie duży, czarny szal, dlatego że on będzie przede wszystkim uniwersalny. Jak pada, to ja często go zakładam na głowę, może nie wygląda to zbyt dobrze, ale wiecie. Da radę, czyli praktyczność przede wszystkim. Są osoby, które źle się czują w czarnym, no to wtedy wybierzcie jakiś kolor taki uniwersalny, neutralny, może granat, może coś jaśniejszego, ale ja wam polecam czarny, duży szal przede wszystkim. W tym filmie nie będę tutaj się skupiać na markach, bo ten film jest po to, żeby was zainspirować i tak naprawdę można z modą szaleć, nieważne jaki mamy budżet. Jeżeli chodzi o to, co ja mam, to ja mam naprawdę rzeczy różne. Mam rzeczy markowe, mam rzeczy z ciucholan, mam rzeczy z sieciówek, także moda jest dla każdego i nieważne jaki mamy budżet, zawsze znajdzie się coś dla każdego. Drugi szal to jest akurat prezent od mojej przyjaciółki Marycy, za który bardzo dziękuję. Prezent, no ona się go pozbywała, mówiła, pozbywam się go, nie chodzę, mówię, ja chętnie przygarnę, więc proszę, recykling, lecimy. I to jest szal Pantera, bardzo lubię ten szalik, dlatego że on jest w ciepłych kolorach i każda nudna stylizacja nabiera takiego nie chcę powiedzieć jakiegoś drapieżnego looku, ale Pantera to jest moim zdaniem klasyczny print. Ja wiem, że przez długie lata on był kojarzony z tandetą i tak jest do dziś, no można wyglądać różnie w tej panterze, ale jeżeli nie szalejemy z tą panterą, tylko sobie tak właśnie zarzucimy jako dodatek, moim zdaniem od razu ten strój nabiera takiego ciekawszego wymiaru. Powiem wam szczerze, że nie umiem się wysłowić w takich filmach, nie wiem co mam mówić, nie chcę tu brzmieć jak jakiś but, nie chcę tu brzmieć jakaś specjalistka, ale wy wiecie o co chodzi. O, tutaj biała koszula, w sumie nic ciekawego, a jak się zarzuci taki szal, to moim zdaniem od razu lepiej. No i ważne jest to, żebyście pamiętali o tych kolorach, czy ciepłe, czy zimne, bo do mnie pasują kolory neutralne, do mnie pasują kolory ciepłe. Ja unikam szarości, ja unikam pudrowych różów, dlatego że mnie w tych kolorach jest zimno. Taka pantera, albo wąż, albo coś takiego zwierzęcego jest fajne dla osób, które chciałyby coś z tą modą poeksperymentować, ale nie za bardzo są gotowe na przykład na panterową sukienkę, spodnie, garsonkę, spódnicę. Myślę, że taka pantera, taki akcent będzie fajny. I na tym polega u mnie ta moda i zabawa dodatkami, że ja staram się mieć takie neutralne bazy, czyli ubrania, a potem sobie to ożywiam dodatkami. Słuchajcie, ostatnia już chusta. To jest bardzo ciekawy wzór. Trochę mi się kojarzy z babcią na wiosce, trochę mi się kojarzy z Versace, z barokiem, bo to jest taka ogromna chusta w taki ciekawy wzór, który jest dla innych babciny, a niektórych eleganckiej, dla innych jeszcze jakiś. I tę chustę kupiła mi moja mama za złotówkę
w lumpie, czyli w ciucholandzie, jak tam chcecie. I za co ja lubię tę chustę? Przede wszystkim ona jest bardzo elegancka i robi, i jest duża przede wszystkim. Często można spotkać takie apaszki, które są małe. To mi się w niej podoba, że jest duża. To, co jest fajne w tej chuście, to jest to, że ona jest jedwabna, więc jakościowo jest wspaniała i naprawdę, dziewczyny, można znaleźć perełki w ciucholanach. Ja wiem, że dużo dziewczyn nie lubi chodzić, bo one nie lubią grzebać, albo nie mają cierpliwości, ale naprawdę cierpliwość opłaca, bo takie fajne rzeczy można znaleźć. Jednym się spodoba, innym nie, ale moim zdaniem robi robotę. Wspomniałam o okularach, więc teraz pokażę Wam dwie pary okularów, które już od dłuższego czasu noszę. Te mam rok, te mam około 2 lat, może nawet więcej. Pierwsze okulary, które chcę Wam pokazać, które są mega uniwersalne, każdemu pasują, to są awiatory. Te awiatory ja popatrzyłam lata temu, chyba 4 albo 5 lat temu u Oleski, albo u Bugi Silver, chyba u Oleski, więc pozdrawiam, jeżeli oglądasz. I ona miała właśnie te awiatory, ja mówię, daj sobie zmierzyć, bo ja bardzo bym chciała, ale czuję się jak matą w tych okularach, bo zawsze te okulary zdawały mi się za małe na moją twarz, bo ja mam problem z okularami ogólnie, bo ja mam okrągłą, szeroką twarz i ja muszę mieć duże okulary. No i zmierzyłam te okulary, mówię, kurde, jak to jest możliwe, że ja wszystkie te Ray-Bany mierzę i one na mnie źle wyglądają, a okazało się, że są różne rozmiary. Te, co ja mam, to są te właśnie największe, najszersze, także jeszcze nie zamawiajcie przez internet, bo niestety tak jest z tymi okularami, że no nie każdy jest tak nie każdy jest takim szczęściarzem, że może mieć jakąkolwiek parę okularów. Ja mam koleżanki, które cokolwiek nie założą, to wyglądają jak gwiazdy, a ja naprawdę muszę długo, długo szukać. I jeżeli chodzi o okulary same w sobie, to ja przerabiałam pełno okularów z sieciówek, jakieś zamawiane przez internet. Te awiatory ja noszę do takich bardziej sportowych stylizacji, outfitów, na przykład kurtka skórzana, shopper, kucyk, wiecie, tak na luzie ubieram okulary i jestem policjantem z Miami. Bardzo dobrze się w nich czuję i tak jak mówię, są bardzo uniwersalne, każdy je sobie na pewno pasuje, tylko tak jak mówię, trzeba zobaczyć, czy potrzebujecie tych większych, czy mniejszych. Ja je bardzo lubię, a drugie okulary to są moje okulary a la zajebistość plus 100, bo one są takie duże, wiecie, czuję się, w tych okularach czuję się jak gwiazda, naprawdę. Jak ja je ubieram, to po prostu świat może nie istnieć. Śmieję się oczywiście, ale to są właśnie okulary, które są już bardziej eleganckie, ale nadal są klasyczne i proste i mi zależało na tym, żeby kupić dużo okulary, tylko takie, żebym nie wyglądała w nich jak mucha. I też koniecznie nie chciałam ich czarnych, dlatego że ja lubię czarne, ale no ileż można tego czarnego, co nie? A te są takie, nie wiem, czy to pod światło tu zobaczycie, one są takie w kolorze, to się nazywa tortoise? Tortoise, ale taka panterka, takie brązowe plamy i właśnie to mi się bardzo podoba w tych okularach, że one nie są po prostu czarne, są duże, ale nie za duże i do wszystkiego pasują. Ja te okulary kupiłam na lotnisku i polecam Wam firmowe okulary kupić na lotnisku, dlatego że tam często jest tanie. Ja akurat kupiłam te okulary z 30% zniżką i to jest właśnie Gucci. Bardzo, bardzo je lubię i dostaję milion pytań na temat tych okularów, więc to są moje jedyne dwie pary sportowe i takie bardziej eleganckie, ale mówię Wam, to po prostu ubieracie to, ubieracie sobie Waszą chustę jedwabną, która kosztowała złociaka na lumpach i jesteście po prostu Audrey Hepburn, albo możecie jechać na francuską Rivierę i się osłaniać przed światem i światłem. Teraz przejdziemy sobie do torebek. Powiem Wam szczerze, że jeżeli chodzi o torebki, to ja... czy ja jestem wybredna co do torebek? Może troszkę. Ja lubię torebki albo ogromne, albo takie średnie. Kiedyś nosiłam bardzo małe torebki, ale pamiętajcie, że torebkę trzeba dobrać do swojego rozmiaru. Jeżeli jesteście małe, drobne, no to nie możecie wyjść z takim wielkim shopperem, bo to będzie szła najpierw torebka, potem wy. I no, tutaj jak jesteście duże, no to nie możecie mieć takiej maluniej torebuni, no bo też to... po prostu proporcjonalnie. I ja Wam powiem, że mam tu 4 torebki, które chcę Wam pokazać, które są moimi ulubionymi. Pokazałabym Wam tu jeszcze torebkę z Doroty Perkins za łańcuszku, którą już możecie kojarzyć z poprzednich filmów z Instagrama, ale ona już jest cała popruta i po prostu wstyd ją pokazywać, więc szukam czegoś na zastępstwo, ale powolutku, bo mam inne rzeczy, ale szukam jakiejś fajnej, średniej, czarnej torebki. Torebka numer 1 to jest mój shopper z Primarka i ona jest naprawdę ogromna.
ogromna. Ona kosztowała mi tylko 5 lira i ta torebka wygląda jak skóra, ale to jest syntetyczne, bardzo dobrej jakości, tylko to jest taki shopper, że no nie ma tutaj zamka, więc wiecie, trzeba uważać, żeby was nie ukradli. I ona tu ma rączki i oprócz tego ma też rączki, że tak na takiego kwadrata możecie ją, o nie, no że taka jest troszeczkę wyższa wtedy. Jeżeli myślicie, że Neverfull z Louis Vuitton jest Neverfull, to się mylicie, bo to jest Neverfull. Ta torebka może Neverfulla pochłonąć i to 2 razy, tak mi się zdaje. Aczkolwiek nie powiem, Neverfull mi się bardzo podoba, ale jeżeli szukacie czegoś naprawdę ogromnego, no to to jest super opcja. Tylko, że to naprawdę, słuchajcie, naprawdę to jest ogromne. Więc dziewczyny duże, wysokie, tak, ale takie małe, 1,50 m, no to niestety możecie wejść do tej torebki, bo jest tak ogromna, no zobaczcie, jest przeogromna. Ale ja ją uwielbiam na zakupy. Ja potrafię tutaj wrzucić nawet takie tygodniowe zakupy spożywcze, tylko potem ciężko jest to unieść, ale taki styl lubię. Tutaj mam drugą torebkę, która jest już stara jak świat, ale słuchajcie, ja ją dalej bardzo lubię. To jest Michael Kors Hamilton i z tego co ja wiem, to oni już, o Jezus, oni już tego modelu nie produkują, albo wygląda to trochę inaczej, ten Hamilton. I była kiedyś faza na Michaela Korsy, wszyscy mieli Michaela Korsa. Nie byłeś prawdziwą youtuberką, jak nie miałeś Michaela Korsa, ale to akurat tego tota, shoppera. To jest mój Michael Kors, który ma kilka lat. Ja go bardzo lubię, oprócz tego, że jest taki powyginany, bo no niestety nie mam nic w środku i on tak się trochę odkształcił, ale oprócz tego, że nie jest pełen, no to wygląda nadal bardzo, bardzo fajnie. Ja go bardzo lubię za złote dodatki, bo jak widać, jestem złotą dziewczyną i lubię złote dodatki. Także tą torebkę też bardzo lubię, ona dużo pomieści, ale jest niezbyt wygodna, bo ona jest ciężka sama w sobie. Więc jak ja wiem, że ja będę dużo rzeczy do środka wrzucać, to ja jej nie biorę, dlatego że no ona jest po prostu strasznie ciężka i jak wrzucam tutaj też dużo rzeczy, no to idzie urwać rękę, a ja nie za bardzo lubię jej nosić też tak. Ale koniec końców to jest jedna właśnie z moich ulubionych torebek. Szkoda, że już nie są dostępne. I dwie torebki to są już w sumie nowości, ale już je na pewno widzieliście, a to są torebki, z którymi się nie rozstaję i cały czas z nich chodzę. Jeżeli mnie obserwujecie na Instagramie, to wy widzicie. Jedna to jest oczywiście bordowa i powiem wam, że ja nigdy nie miałam takiego koloru torebki, ale tak mi się spodobał ten kształt i ona jest taka inna też przez ten kolor. Ale mogłabym mieć w każdym kolorze, bo ona jest bardzo, bardzo pojemna. I to jest ten rodzaj torebki, że ona niby jest mała, ale ona jest duża. Ja nazwałabym to, że to jest średnia torebka. Ona tutaj ma kieszonkę, w środku ma jeszcze przegródki. Te torebki są robione ręcznie w Polsce na zamówienie, więc to nie jest produkcja masowa. To nie jest już skóra, ale wygląda jak skóra. To jest naprawdę wow. I ja tę torebkę lubię sobie właśnie nosić tak na skos. I chociaż bordowy to nie do końca mój kolor, to w takich dodatkach myślę, że fajnie to wygląda, bo ta torebka jest przede wszystkim inna. Ale są też wężowe, czarne, no różne. Wiem, że dużo z was też zamówiło tę torebkę. Jedna z was też wygrała tę torebkę. Więc dziewczyny, jak macie te torebki, dajcie znać, jak wam się noszą, bo ja uwielbiam, bardzo często noszę. Nie wiem, która jest moją ulubioną, czy ta. Ale druga torebka to też jest Bigordi, to jest taka wężowa. Słuchajcie, ona jest niepozorna. Tutaj ma małą rączkę, ale ma też długi pasek i ja ją też noszę właśnie na skos, chociaż nie powinnam, no bo osoby z dużym biustem nie powinny tak nosić tych torebek. Ale ta torebka moim zdaniem wygląda jak $1 000 000, a kosztuje, uwaga, 159 zł. A ta, by the way, kosztuje 130 zł, więc good value for money. I ta torebka robi cały outfit. Możecie być całe na czarno, całe na biało, możecie być po prostu niewidoczne, a jak ubierzecie tą torebkę, to macie plus $1 000 000 do bycia fajnym. No i słuchajcie, ostatnia rzecz, którą chcę wam pokazać, to będzie biżuteria. Jeżeli chodzi o biżuterię, to przede wszystkim wy musicie zbadać, czy wy jesteście ciepłe, czy zimne, żeby wiedzieć, czy wam jest dobrze w złocie, czy wam jest dobrze w srebrze. Mnie jest dobrze w złocie i ja srebra unikam jak mogę. Ja nie lubię srebra, ja czuję się taka chora, jak noszę srebro, a jak noszę złoto, to no, wolę złoto i złoto do mnie też pasuje. Mam 3 zegarki, które bardzo lubię. Pierwszy z nich, to wam pokażę, bo w nim chodzę najczęściej, to jest ten duży Michael Kors. I znowu, zasada z zegarkami jest taka jak z torebkami. Jeżeli macie drobne rączki,
zegareczki. Jeżeli jesteście drobne, małe, to nie polecam wam takiego wielkiego zegarka. No chyba, że naprawdę chcecie i lubicie, ale też biżuterię, zegarki powinno się dobierać do budowy, czyli ja mam wielką łapę, bo ogólnie cała jestem wielka, no to taki wielki zegarek nie jest aż tak wielki niż na jakiejś drobnej dziewczynie. Bardzo lubię ten zegarek, dostałam go w tym roku na urodziny od Matiego. Drugi zegarek to jest też złoty zegarek firmy Skagen, którego uwielbiam, też go dostałam od Matiego, ale to już kilka lat temu i on już jest taki bardziej minimalistyczny, on jest w takim szwedzkim, skandynawskim stylu, no bo prawdopodobnie z tego co mi się zdaje, że on jest produkowany w Danii, te Skageny. Bardzo fajnie wygląda i też pasuje do wielu rzeczy, ale niestety tutaj mi pękł i będę musiała sobie wymienić szybkę. I ostatni zegarek, który bardzo lubię, ale to jest już taki gadżet, fitness tracker, to jest Fitbit Charge 2. Jest osobna recenzja na moim kanale sprzed roku chyba. Bardzo mi się nie podobało to, że on był na takiej brzydkiej gumowej bransolecie. No, że ja lubię bling, lubię złoto, no to domówiłam sobie osobną taką złotą bransoletę. I to jest fajna opcja dla osób, które lubią aktywność fizyczną, które chcą mierzyć swoją aktywność fizyczną, bo to jest zegarek, który mierzy wam kroki, pokazuje wam ile spaliście kalorii, jakie macie tętno, więc dla gadżeciarzy to jest bardzo fajna opcja. On jest strasznie drogi w Polsce. Ja nie wiem, dlaczego on dalej kosztuje około 600-700 zł. Natomiast w Wielkiej Brytanii można już go kupić za około 80 funtów. Także to są te zegarki, które ja lubię, które ja noszę. Jeszcze mam tutaj taki stary zegarek, pierwszy zegarek, który kupiłam za moją pierwszą wypłatę jeszcze na studiach. To jest DKNY, ale powiem wam szczerze, że jakoś nie noszę go. Zdaje mi się, że jest za mały. Też ma już za dużo bransoletę, ale może jeszcze do niego wrócę. Zdaje mi się, że po prostu mam za dużą łapę do niego, ale też jest w kolorze złotym. No i teraz pokażę wam biżuterię. Jeżeli chodzi o kolczyki, moje ulubione kolczyki to już od dawna wiecie, że są koluszka. Dzisiaj też mam je na uszach, to są takie 2-centymetrowe koła, które są z prawdziwego złota, ale mam też tego samego rozmiaru sztuczne i mam też takie duże, gdzie one są duże, złote kolucha, ale nie chodzę w nich tak często jak w tych. W tych chodzę najczęściej, bo one są takie średnie, nie za małe, nie za duże. I te kolczyki właśnie dostałam ostatnio od moich rodziców, od mojej siostry na urodziny. I chcę wam powiedzieć, że takie kolczyki mogą być bardzo, bardzo drogie. Cena takich kolczyków to widziałam na przykład w takich sklepach typu Apart jest, kosztuje około 700 zł w górę. Więc polecam wam, żeby zajrzeć do mniejszych jubilerów, nie do tych sieciówkowych, do lokalnych jubilerów. A najlepsza opcja jest taka, że jak macie jakieś złoto, którego nie używacie, którym nie chodzicie, na przykład macie jakieś pamiątki, no to też nie może mieć jakiegoś takiego ważnego, sentymentalnego znaczenia dla was, że chcecie się tego, nie chcecie się tego pozbywać. Ale jak macie po prostu złom, to polecam wam iść do lokalnego jubilera, złotnika, żeby on wam stopił to wasze złoto i przerobił właśnie na coś, co chcecie. I jeżeli chodzi jeszcze o biżuterię na uszach, to lubię takie malutkie kolczyki, typu jakieś perełki, wkrętki, takie, że niby nic, a coś tam się dzieje. Jeżeli chodzi o naszyjniki, to też jeszcze raz tutaj mam złoty łańcuszek i złote E, które dostałam z okazji chrztu. Oprócz tego mam jeszcze takie medaliki, jakieś krzyżyki, pierdółki i ja lubię to nakładać jedno na drugie, żeby mieć taki efekt warstwowy, więc to jest fajna opcja. Sztuczną biżuterię możecie kupić. Widziałam Karolina Brave Ave robiła haul z AliExpress, to zobaczcie. Także kilka naraz też lubię sobie zarzucić, ale to zależy. Ogólnie stawiam na jedno albo na wszystko naraz. Także tutaj mam też jakieś takie medaliki, więc lubię. I jeszcze jeden naszyjnik, który też bardzo lubię, to jest taki grubszy łańcuch. No niestety to nie jest złoto, bo za taki kawał złota to chyba musiałabym nerki sprzedać, ale może kiedyś się dorobię takiego złotego łańcucha. I on już jest właśnie taki grubszy i też bardzo go lubię i też lubię go łączyć z innymi naszyjnikami. A jeżeli chodzi o pierścionki, to ja nie jestem ogromną fanką pierścionków. Zawsze noszę pierścionek zaręczynowy, który dostałam od Matiego i też noszę często, ale nie zawsze pierścionki po mojej babci. Tutaj mam właśnie taką obrączkę mojego dziadka, która została po jego śmierci przerobiona na różaniec. Moja babcia w nim chodziła i po jej śmierci teraz ja noszę i zawsze mam ją przy sobie. Więc to naprawdę byłoby na tyle, jeżeli chodzi o moją biżuterię. Czy o czymś pominęłam, czy coś pominęłam? To jest mój najlepszy, przyjaciel i to jest mój najlepszy dodatek. Mój zawsze modny, najmodniejszy, zawsze klasa.
zawsze się przytula. Więc to jest wszystko, co chciałam Wam pokazać w dzisiejszym filmie. To są takie dodatki, które bardzo często noszę. To są dodatki, w których dobrze się czuję. To są dodatki, które mi zawsze do wszystkiego pasują. I myślę, że każda z nas ma albo powinna mieć właśnie takie dodatki, po które zawsze sięga, bo nie ma sensu posiadania 50 szalików, 100 par kolczyków, 1000 par okularów. Nie wiem, takie jest moje zdanie. Kiedyś byłam w tym, byłam w zakupoholiczką, kupowałam strasznie dużo rzeczy, ale już mi przeszło. Także, jeżeli jesteś zakupoholiczką, to może nie jest za późno jeszcze, kiedy się ogarniesz tak jak ja i nie będziesz kupować wszystkiego, co ci wpadnie w ręce. To była część pierwsza. Myślę, że w kolejnym odcinku pokażę Wam albo moje okrycia wierzchnie, albo takie moje ulubione rzeczy z szafy, jeszcze nie jestem pewna, ale na pewno takie filmy się będą pojawiać i też szykuje się haul ubraniowy, więc czekajcie, czekajcie. Ja się z Wami żegnam, zapraszam do subskrypcji, już jest nas 70 tysięcy, dobijamy teraz do 100 tysięcy, po kolei na 80, potem 90, potem 100 tysięcy. No i to było na tyle, do zobaczenia w kolejnym filmie, buziaczki, pa!